Do tej pory rozmawialiśmy jedynie na temat alkanów. Teraz przejdziemy do kolejnej grupy węglowodorów – alkenów. Alkeny od alkanów różnią się tym, że w ich strukturze znajdują się wiązania nienasycone, a dokładniej są to wiązania podwójne. Tu mamy przedstawiony wzór półstrukturalny przykładowego alkenu. Wiązanie podwójne, w przeciwieństwie do wiązania pojedynczego pomiędzy atomami węgla, to wiązanie bardziej sztywne. Nie możemy obracać w tym miejscu elementów cząsteczki. Tutaj natomiast, przy wiązaniu pojedynczym, ta część może swobodnie rotować wokół osi wiązania. Spróbujmy nazwać ten związek. Najpierw, podobnie jak to miało miejsce w nazewnictwie alkanów, musimy policzyć, ile atomów węgla znajduje się w łańcuchu głównym. Akurat w tym przypadku nie mamy nic poza łańcuchem głównym. Składa się on z 7 atomów węgla. Gdyby był to alkan, to wiesz już, że ten węglowodór nazywałby się heptan. Jednak tu jest wiązanie podwójne. Alkeny od alkanów w nazewnictwie różnią się końcówką. W alkanach obowiązywała końcówka an. Natomiast w alkenach końcówka to n. Ten węglowodór to nie jest nasycony heptan, tylko nienasycony hepten. Niestety, jeśli użylibyśmy takiej nazwy, to nikt nie wiedziałby, w którym dokładnie miejscu znajduje się wiązanie wielokrotne. W nazewnictwie alkenów musimy podać numer lokanta, przy którym znajduje się wiązanie podwójne. Ponumerujmy atomy węgla w cząsteczce. To bardzo ważne, aby atom węgla, przy którym znajduje się wiązanie podwójne, uzyskał jak najniższy lokant. W tym przypadku musimy rozpocząć numerację od prawej strony. Wiązanie podwójne znajduje się między pierwszym a drugim atomem węgla. W nazwie uwzględniamy jedynie numer niższego lokanta. Numer lokanta, przy którym znajduje się wielokrotne, podajemy przed zapisaniem końcówki N w nazwie alkenu. Pełna nazwa tego węglowodoru to hept-1N. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj mamy już dwa wiązania podwójne w cząsteczce. Nadal węglowodór składa się z 7 atomów węgla, ale w odróżnieniu od poprzedniej cząsteczki mamy jeszcze jedno wiązanie podwójne między 4 a 5 atomem węgla. Teraz może pojawić się pytanie, czy nadal powinniśmy numerować atomy węgla w tej cząsteczce od prawej do lewej strony? Jeśli ponumerowalibyśmy odwrotnie, wtedy wiązania podwójne znajdowałyby się przy 5 i 3 atomie węgla. Suma lokantów tutaj jest większa niż tutaj. Poprawnym jest ponumerowanie atomów węgla w tej cząsteczce od prawej do lewej. Złóżmy nazwę cząsteczki. Hept, bo 7 atomów węgla w alkenie. 2, 4, bo tu mamy wiązania wielokrotne. Di, bo mamy dwa wiązania wielokrotne. N, bo są to wiązania podwójne. Pełna nazwa cząsteczki to hept-2,4-dien. Teraz nazwijmy tą cząsteczkę. Jest to wzór alkenu rozgałęzionego. Ponownie ponumerujmy atomy węgla w cząsteczce tak, aby wiązanie wielokrotne znajdowało się przy możliwie najniższym lokancie. Znów mamy 7 atomów węgla, więc rdzeniem nazwy cząsteczki jest hept. Teraz dodajemy końcówkę N poprzedzoną numerem lokanta, przy którym jest wiązanie podwójne. Hept-2-N. Musimy jeszcze w nazwie uwzględnić obecność grupy bocznej. Jest to grupa metylowa. Znajduje się ona przy drugim atomie węgla łańcucha głównego. Pełna nazwa cząsteczki brzmi 2-metylo-hept-2-N. Przejdźmy do nazwania ostatniej już cząsteczki. Tym razem łańcuch główny to łańcuch cykliczny. Zawiera on w sobie jedno wiązanie podwójne. Dodatkowo do pierścienia przyłączone są 3 grupy funkcyjne. Są to 3 grupy metylowe. Najpierw policzmy, ile atomów węgla znajduje się w pierścieniu. Ponumerowanie atomów należy rozpocząć w pierścieniu tak, aby wiązanie wielokrotne znajdowało się przy pierwszym atomie węgla w cząsteczce. Zawsze, jeśli w pierścieniu masz nienasycone wiązanie, to zaczynaj numerować atomy węgla od tego węgla, który znajduje się przy tym wiązaniu. Tutaj atomy możemy ponumerować w tym albo w tym kierunku. Którą opcję wybrać? Otóż trzeba uwzględnić to, aby suma lokantów, przy których znajdują się podstawniki,
była możliwie jak najniższa. Numerując przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, grupy metylowe znajdują się przy pierwszym, czwartym i szóstym atomie węgla. Natomiast jeśli ponumerujemy odwrotnie, wtedy grupy boczne znajdują się przy drugim, trzecim i piątym atomie węgla. Tu suma lokantów wynosi 11, a tutaj 10, więc należy ponumerować atomy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mamy związek pierścieniowy, więc nazwa rdzenia musi zawierać przedrostek cyklo. Następnie dodajemy słówko heks, bo w pierścieniu jest 6 atomów węgla. Teraz pamiętamy o końcówce dla wiązania podwójnego N. Nie musimy poprzedzać tej końcówki numerem lokanta, przy którym znajduje się wiązanie wielokrotne, ponieważ ten lokant musi wynosić 1. W tym momencie pozostało już tylko do nazwy dodać informacje na temat grup bocznych. Robimy to tak samo jak dla cykloalkanów. Pełna nazwa cząsteczki to 2,3,5-trimetylocykloheksen.